Czuwaj, witam Cię w kolejnym odcinku harcerskich rekolekcji adwentowych, czyli Działaj. Za nami już dwa hasła, wyjdź w świat i zobacz, czyli działamy już dwa tygodnie. Mamy już trzeci tydzień adwentu, a więc trzecie hasło dewizy wędrowniczej Pomyśl. Czyli czeka nas trzecie zadanie na nasz harc adwent. Ostatnio na homilii słyszałem zdanie: jeśli myślisz, że jesteś chrześcijaninem tylko dlatego, że chodzisz do kościoła, mylisz się, bo nie stajemy się samochodem, kiedy idziemy do garażu. Jeśli samo chodzenie do kościoła nie sprawia, że jesteś chrześcijaninem, to pomyśl, co oznacza być prawdziwym chrześcijaninem. Poszukajmy podpowiedzi w Piśmie Świętym. Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza mówi: nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie mi: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imię Twoje? W Twoje imię wyrzucaliśmy demony, w Twoje imię dokonywaliśmy wielu niezwykłych czynów. A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy postępujecie niegodziwie. Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego, który dom zbudował na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały silne wiatry i uderzyły w ten dom. Ale on nie runął, bo zbudowany był na skalę. Każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który dom zbudował na piasku. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, a on się zawalił, a upadek jego był wielki. Pomyśl, czy jesteś człowiekiem rozsądnym, czy głupim. Dzisiaj Pan Jezus bardzo konkretnie mówi, że chrześcijaninem jest ten, który słucha Słowa Bożego i wypełnia je, czyli człowiek rozsądny. Jedną z postaci kluczowych w Adwencie jest Maryja, czyli ta, która przyjęła w pełni Słowo Boże. Bo Maryja dzięki Słowu Bożemu poczęła w sobie Zbawiciela. To Słowo Boże daje w nas życie. Ono w nas zapładnia nowe życie, życie Boże. Czas Adwentu to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. A więc, żeby Bóg narodził się w nas na nowo, potrzebne nam jest Słowo Boże. Tak jak Maryja poczęła w swoim łonie Zbawiciela, słuchając Słowa Bożego, tak Bóg chce w nas zrodzić nowe życie. Zadanie na ten tydzień dla Ciebie. Postaraj się każdego dnia sięgnąć do Ewangelii i pomyśl, co Bóg w tym Słowie chce powiedzieć do Ciebie i o Tobie. Czy to Słowo daje Ci nowe życie? I w jaki sposób to Słowo ma w Tobie począć to, co Boże? Za tydzień w czwartek już ostatni odcinek naszych rekolekcji harcerskich, czyli Działaj. Zapraszamy.